Ja bardzo lubię ten początek z Little Miss Sunshine. Fantastyczny początek, bo mamy bohatera i mamy jego pragnienie od razu pokazane. Czyli jest Maciek, który ogląda sobie Broad Peak przez lornetkę i tak rozpoczynaliśmy scenariuszowe opowiadanie. Bardzo długo zastanawiałem się, czy wrócić na Broad Peak zimą. Ciężko się wraca? A jak pan myśli? Byłem na kursie Skrypt w Szalewajdy i tam poznałem Leszka Dawida, który był opiekunem mojego tekstu. To był zupełnie inny tekst, ale jakoś tak się złożyło, że Leszek po roku bodajże od skończenia tego kursu zadzwonił do mnie i zaczęliśmy się regularnie spotykać. Na jednym z pierwszych spotkań padła taka wypowiedź, słuchajcie, Maciek Berbeka, 25 lat. I jakby ta klamra tych 25 lat, kiedy on jest w 88, nie zdobywa tego szczytu i później się to puentuje na 25 lat później, dokładnie w ten sam dzień, no to uruchomiło całe opowiadanie. Na tej wyprawie straciłem prawie wszystko. Przez pierwsze pół roku prowadziłem taką bardzo rzetelną, intensywną dokumentację. Jeździliśmy na spotkania z rodziną, z przyjaciółmi Maćka, z himalajstami. I pamiętam w tych pierwszych właśnie treatmentach ja jakby wychodziłem poza postać Maćka, w sensie, czyli były niektóre sceny bez Maćka i jakby opowiadane przez innych bohaterów. Maciuś, musimy skończyć to, co zaczęliśmy. I było takie spotkanie po roku, takie przełomowe. I Leszek rzucił jeszcze jedną referencję, Syn Szawła, gdzie tam kamera jest bardzo blisko z bohaterem. To są oczywiście dwa kompletnie różne tematy, nie ma co tego porównywać, ale jakby ten feeling bycia z bohaterem był super ważny. I napisałem taki treatment, gdzie jestem tylko z Maćkiem przez całą drogę, od 88 do 2013. No i to zadziałało, to zadziałało. To część historii polskiego alpinizmu, bardzo dużej części. Maciej Berbeka. Draft, który poszedł, 17, który poszedł do produkcji, to był draft linearny. Czyli nie mieliśmy jakby żadnych tam flashbacków w pierwszej wyprawie, tylko byliśmy z Maćkiem od bazy aż do zdobycia Rocky Summit. Byliśmy tylko i wyłącznie z Maćkiem na tej wyprawie 88. To, co się dzieje w domu, czyli już ta część rodzinna Maćka, poznawaliśmy dopiero w scenariuszu, jak Maciek wraca z pierwszej wyprawy. I tak samo drugą wyprawę zapisywałem linearnie. Na montażu okazało się, że intensywność tego przeżycia górskiego jest tak duża, że potrzebujemy jakiegoś emocjonalnego światełka, jakiegoś przełamania tego mozołu i trudu tej wspinaczki, żeby widza zaprosić do tego opowiadania. I stąd ta Ewa, która rozmawia z Maćkiem, w cudzysłowie, na pierwszej wyprawie. Maciek, słyszysz mnie? Widzę, że ty dawno jesteś tam. Głównym chyba takim dla debiutanta problemem jest to, żeby znaleźć kogoś, z kim będzie mu się fajnie gadać i ten ktoś podejmie trud realizacji filmu. No ja miałem to szczęście, że Leszek znalazł trochę mnie, a później znaleźliśmy się razem z producentami i fajnie nam się gadało i to wszystko zaklikało. No ale to nie było takie systemowe rozwiązanie, to było trochę przypadkowe, a trochę zapracowane, tak? No bo w szkole mamy tą szansę poznać ludzi, którzy robią już filmy, którzy zrobili już dużo filmów. Super by było, gdybyśmy byli jeszcze jakby bardziej doceniani za swoją robotę, co też oczywiście się zmienia, jakby nie chcę powiedzieć, że w ogóle nie jesteśmy doceniani, bo jesteśmy, ale żeby była coraz większa świadomość tego, że to tekst jest podstawą filmu. Bez tego tekstu jakby nic się dalej nie jest w stanie zadziać. I gdyby to się udało jakoś budować i zmieniać, to byłoby super.